Michał Zlatara, po przegranym meczu obrońcy chyba niełatwo się wypowiedzieć. Nie graliśmy tak, jak mieli, a myślę, że jesteśmy zbytecznie sami się prohrali ten mecz. Michał, powiedz mi, co bardziej zadecydowało twoim zdaniem? Dziury w defensywie, nieskuteczność w ataku, niewykorzystane przewagi, głupie kary, tak naprawdę można wymieniać i wymieniać. Co dzisiaj było decydujące? Myślę, że wszystko, co też rzekł, co wymyślał ze sobą, a w piątek myślę, że to wszystko zlepszymy. Myślę, że to wszystko w ławach, a ufamy, że w piątek będzie lepszy mecz. Właśnie, w piątek przyjeżdżają do nas Tychy. W tym momencie chyba zespół grający najlepszy hokej w lidze. Ale dzisiaj przegrał z Unią Oświęcim, będą zmobilizowani. Trzeba w piątek dużo więcej z siebie chyba wyczesać. Musimy grać, co nam gra trener, a gdyż grałem to, co nam gra trener, tak si myślę, że możemy grać z każdym, nie obieram z każdym, a musimy si uwiadomić w ławach, co mamy grać, a doufam, że to wygrałem ten zapas. Určitě to bude těžký meč. Michał, takie pytanie już nie dotyczące tego meczu. Byłeś powoływany, grałeś w czeskiej reprezentacji młodzieżowej. No. Bardzo się cieszymy, że reprezentant Czech młodzieżowy jest u nas, ale to pytanie samo się ciśnie na usta. Co reprezentant czeskiej kadry robi w polskiej lidze? Nie wiem, to tak jednoduche se prosadzić dneska w naszym hokeju w Česku. Je to ciężkie, a myślę, że PHL nie jest vůbec špatná liga, że to jest dobra liga. I to je na úrovni naší první ligy a jsem rád, že to můžu být. Jesteš zadovolený z toho, že tutaj trafíš? Samozřejmě, jo, moc zadovolený. Povedz mi, neuvěřím, že grając v české kadře młodzieżowej nemyslíš kiedyś o seniorské reprezentaci Čech. Prawda? Z Polski ciężko się będzie dostać. To jasne, że będę się z Polski dostać, ale první kroky někde hokejista musí udělat a vidíte, jak Dudaš nebo Valčák se hráli tady minulý rok a teď hrají extraklasu v Česku. Myslím si, že z polské extraklasy se dá dostat všude. Je třeba začít někde hrát od malých kroků a postupně se vypracovat dále a dále. A myslím si, že ta polská liga má úroveň. Michal, ostatní pytanie. My tutaj, kibice Krakowi, jesteśmy bardzo dumni z naszego trenera, z Rudolfa Rochaczka. 9 lat ponad jest trenerem. Wielkie sukcesy w Polsce przez cały czas, kiedy jest w Krakowie, zdobywa medale, większość to złote. Powiedz, czy w Czechach sukcesy trenera Rochaczka są jakoś dostrzegane? Jo, i samozřejmě, że są. Jasne, to skvělý trener a určitě tomu hokej hodně rozumí. Moc si to uważamy wszyscy, że nas trenujemy. Dziękuję bardzo. Powodzenia jeszcze w następnym meczu.